do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi. Starsi do pracy, a do szkoły młodzi. W pierwszy poniedziałek miesiąca, 4 września, oficjalnie rozpoczęto nowy rok szkolny. Uczniowie, ubrani w galowe stroje, zebrali się rano w szkołach, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Dla niektórych to kontynuacja już znanej ścieżki naukowej, ale dla innych to zupełnie nowa edukacyjna przygoda. Z okazji nowego roku szkolnego życzenia uczniom, nauczycielom i całej kadrze nauczycielskiej oraz pedagogicznej złożyli obecni na uroczystości w Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie oraz Szkole Podstawowej imienia UNICEF w Imbramowicach burmistrz Leszek Michalak oraz zastępca burmistrza Przemysław Sikora. Nie martwcie się, te 10 miesięcy nauki też szybko zleci, zwłaszcza w gronie takich przyjaciół, jakich macie i takich wspaniałych nauczycieli, waszych ukochanych nauczycieli. Kochani uczniowie, życzę wam, by czas spędzony w naszej szkole był tak samo pięknym wspomnieniem jak czas wakacji. Życzę, byście każdego dnia umieli opowiedzieć, o czym nowym dowiedzieliście się, co odkryliście, czego doświadczyliście. Niech szkolna przygoda będzie pełna tajemnic. Niech będzie grą, której są sami zwycięzcy. Rozpoczyna się ten rok. Pięknie poetycko pani dyrektor zaprezentowała nam pewną prawdę, która kroczy razem z nami, że tak naprawdę nauka to tylko przerwa między wakacjami. Ale życzę wam, żeby ta przerwa była rzeczywiście pewną przygód, bo nauka to poznawanie świata. Uczcie się tego świata, czerpiąc z tego jak najwięcej satysfakcji, przyjemności i radości. Dołączamy się do życzeń i wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy owocnego, pełnego wyzwań i osiągnięć roku szkolnego. Niech będzie to czas, w którym każdy z was zdobywa nową wiedzę, rozwija swoje umiejętności i osiąga wszystkie cele edukacyjne.